to już druga edycja Dni Otwartych, które noszą nazwę Dzień Otwartych Ludzi. Wynika to z tego, że w naszej filozofii edukacji ważna jest atmosfera i ważna jest współpraca także ze środowiskiem lokalnym, a więc ta otwartość polega nie tylko na otwartości tutaj wewnątrz szkoły i relacjach pomiędzy nauczycielami i uczniami, pomiędzy uczniami i uczniami, czy pomiędzy Radą Pedagogiczną i Dyrekcją a rodzicami, ale także na co dzień współpracujemy z bardzo wieloma instytucjami zewnętrznymi, z miasta i spoza miasta. I do tych dni otwartych, żeby pokazać ofertę edukacyjną, bo edukacja to nie tylko mury szkolne, nie tylko lekcje, zapraszamy instytucje spoza szkoły. Kładziemy nacisk przede wszystkim na atmosferę, więc planujemy zrobić piknik na boisku. Będzie scena, koncert szkolnego zespołu, występy czy liderek, ale też cała masa innych atrakcji. Wszyscy, z którymi współpracujemy, zgodzili się wystawić stanowiska, więc myślę, że będą przedstawiciele kultury, będą również takie organizacja harcerska, szkoła jazdy, z którą współpracujemy, ale przede wszystkim stawiamy na takie stanowiska, w których prezentujemy ofertę edukacyjną najogólniej rzecz biorąc. Czyli na zewnątrz będą trzy miejsca, w których będzie można porozmawiać z nauczycielami od języków, przedmiotów ścisłych i humanistów. Będzie też drobny poczęstunek dla uczniów w postaci grilla, napojów, a planujemy też otworzyć takie specjalne miejsce dla rodziców. Także jeśli wybierają się do nas rodzice ze swoimi dzieciakami, to dla nich jest osobne miejsce i tam mogą się spotkać z rodzicami obecnych naszych uczniów, wymienić się jakimiś spostrzeżeniami, dowiedzieć się o szczegółach pracy szkoły, funkcjonowania rady rodziców, samorządu uczniowskiego, ogólnie o tym, jaka jest struktura, organizacja pracy w szkole. Zaczynamy o 10:00 koncertem i pokazem trzy liderek. Punkt kulminacyjny jest o godzinie 11:00, gdzie spotkamy się wszyscy w auli szkolnej, gdzie przygotowuje wystąpienie samorząd uczniowski. Będzie można zobaczyć, co się dzieje w szkole, reportaże ze studniówki i z innych ważnych imprez, które się w szkole odbywają w ciągu roku.